Okej, okay. Już jest lepiej. Halo, halo, halo. Witam, witam halo. Wszystkich serdecznie. Miejmy nadzieję, że nas widać i słychać. Już pokazujemy temat dzisiejszego odcinka, więc witamy Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku związanym z inwestowaniem w nieruchomości w naszym cyklu z firmy SNCans. Bardzo serdecznie witam pierwsze osoby, które do nas już dołączają. Bardzo bym prosił o informacje, jeśli nas widzicie, to dajcie znać. OK, mamy od Adriana, że nas widać i słychać. Andrzej Mazur drugi, Adrian pierwszy. Super, słuchajcie, no to może wprowadzimy informację, że dla osób, które nas zaczynają oglądać jako pierwsza, druga czy trzecia, wprowadzimy nagrody, więc to będzie coś fajnego. Słuchajcie, dzisiejszym naszym gościem jest Aleksandra, której prawdopodobnie wielu osobom nie muszę przedstawiać, natomiast oczywiście przedstawię Aleksandrę. Więc Aleksandra jest specjalistką, co jest tutaj też, słuchajcie, od flipów, więc to się raczej rzadko zdarza, żeby tak piękna kobieta była w branży budowlanej, kojarzona z branżą budowlaną, bardziej z dekoracją wnętrz i tak dalej, aczkolwiek sama powiedziała, że też to robi. Zajmuje się flipami wspólnie z mężem, prowadzą firmę, prowadzą również konwersję HMO i remonty na rynkach brytyjskich. 3 lata już prowadzą tą firmę wspólnie i głównie zajmują się budowlaną, która zna się dokładnie, co i jak to wszystko zrobić. Witam Ciebie bardzo serdecznie, Aleksandra. Jakbyś mogła troszeczkę więcej powiedzieć odnośnie tego, dlaczego akurat tak, skąd takie zamiłowania i zainteresowania i powiedziała troszeczkę więcej o sobie, czym się zajmujesz i jakie może masz hobby. Jasne. Cześć. Witam Szymon i witam wszystkich, którzy dzisiaj do nas dołączyli. Mam nadzieję, że tutaj zdobędziecie bardzo dużo wartości. Tak, o sobie. Ja jestem w Anglii od 8 lat i przez cały ten okres jestem w Manchesterze i zaczynałam tak naprawdę, tak jak wszyscy myślę podobnie tutaj, od po prostu pracy w fabryce, produkcji żywności. Akurat udało mi się bardzo fajną pozycję znaleźć w kontroli jakości. No i tak jakoś się to toczyło. Poznałam męża właśnie w tej pracy. I co się stało po jakimś czasie? Po około 2 latach, ponieważ żyliśmy dosyć oszczędnie ze znajomymi, udało nam się oszczędzić jakieś pieniądze i myśleliśmy, że co by z nimi zrobić. Ja w międzyczasie, zanim się to stało, bardzo lubiłam oglądać właśnie skąd właśnie taki pomysł, żeby w ogóle zacząć coś robić z nieruchomościami. Tak naprawdę z telewizji. Ale proszę, to właśnie nie z jakichś takich programów typu Big Brother, tylko bardzo dużo było fajnych programów nieruchomościowych w telewizji angielskiej. Homes Under the Hammer, Pick My Build, różne takie bardzo, bardzo ciekawe programy. Jakoś zawsze uwielbiałam to oglądać i z tego pojawiła się jak w mojej głowie taka myśl, że można w Anglii zarabiać na nieruchomościach. Tak, były przykłady i jakoś ta myśl się pojawiła. Mieliśmy pewne fundusze, początkowo myśleliśmy, że kupimy coś dla siebie, że to po prostu będzie dom, w którym będziemy mieszkać my, może będziemy wynajmować znajomym, ale takiego domu, który by się nadawał na wynajem, akurat w tym czasie nie znaleźliśmy, ale byliśmy bardzo już jakby nastawieni na to, że chcielibyśmy coś robić, coś remontować i znaleźliśmy dom, to było w 2012 roku, już no 6 lat temu. Wow, to sporo. Tak. Kupiliśmy pierwszy dom na obrzeżach Manchesteru, niedrogi, właśnie taki do niedużego remontu, dosyć tak konserwatywnie, z myślą, że wyremontujemy ten dom i jak się uda sprzedać zyskiem, to go sprzedamy, a jeżeli nie, no to zamieszkamy w nim i też żadna tragedia się nie stanie. Także taka była nasza niezbyt ryzykowna strategia. Jedynym tutaj elementem ryzyka, jak na to patrzę z perspektywy czasu, było to, że myśmy z mężem nigdy nic nie remontowali, absolutnie nigdy nic. Mąż również, no nigdy nie pracował w budowlance,
pracował ze mną tam w tej produkcji żywności. Ja również, zresztą ani studia, ani niczego nie miałam związanego w temacie, nigdy nie pracowałam w tej branży, ale no, wiedzieliśmy, że damy radę, tak? No, takie było założenie, że damy radę. I też odważny był plan, że planowaliśmy jak najwięcej zrobić pracy samemu. I udało się to. Ja powiem szczerze, że tutaj jest bardzo coś ciekawego, co ty powiedziałaś, a mianowicie, że nie mieliście wcześniej żadnego doświadczenia, że wcześniej nikt z was nie pracował w budowlance i nie miał z tym styczności, co dla wielu osób jest to między innymi jedna z blokad, czy jedna z przyczyn mówiąca, nie będę w to wchodził, bo się na tym nie znam, bo ja tego nie umiem, bo ja tego nigdy nie robiłem, prawda? A tutaj w waszym przypadku pokazaliście, że to jest możliwe, wystarczą tylko chęci, wystarczy tylko dobra organizacja i można, tak? Więc tutaj nagle przeskoczenie z produkcji żywności na produkcję flipów czy produkcję nieruchomości, jest to dosyć duża zmiana. Słuchajcie, ja tutaj was witam bardzo serdecznie, naprawdę jest tutaj Adrian, tutaj brawo za odwagę. Pozdrawia nas nawet Wojciech Kołodziejczak, którego możecie zobaczyć dosłownie tutaj. Wojciech, pomachaj, tak? Ponieważ dzisiaj mogę powiedzieć, oj, to muszę przez kamerę mi się... Dzisiaj jesteśmy w Rzeszowie, nie w Radomie. Ciągle mylę Rzeszów z Radomiem, ciągle mówię, że jesteśmy w Radomie do ludzi z Rzeszowa, będąc w Rzeszowie, więc jest wesoło. Witamy Kamila, witamy Andrzeja, Artur, więc bardzo, bardzo serdecznie was wszystkich witam. Słuchajcie, jeśli macie jakieś pytania, to bardzo prosimy także o zadawanie pytań, będziemy starali się odpowiadać na nie, na te pytania. Bardzo proszę o serduszka dla Aleksandry, żeby... No dla kobiety nie można dać lajka, tylko proszę o serduszka. Również jeśli uważacie, że któryś z waszych znajomych mógłby mieć pewien benefit z tego, że będzie oglądał to nagranie, to bardzo prosimy, żebyście się z tym podzielili. Dobrze, zaczniemy pomału od pytań, które mam przygotowane tutaj. Więc pierwsza rzecz, o której tutaj zresztą mamy napisane, tanio czy dobrze? Jeżeli myślimy o nieruchomości, mówimy tutaj wiadomo o tym, że musimy mieć zysk, bo to jest biznes, remontujemy nieruchomość pod flipa, remontujemy nieruchomość pod wynajem. Czy lepiej skoncentrować się, żeby to zbudować tanio, czy wyremontować, czy lepiej będzie to zrobić dobrze? Jak to wygląda w waszym przypadku i co byś poradził? Bardzo dobre pytanie. Ja tutaj w ogóle chciałabym zacząć od tego, że w ogóle należy, myślę, rozróżnić trzy rodzaje remontów, tak? Jednym rodzajem remontu jest remont, jak remontujemy dla siebie. No i tutaj jakby tą kategorię, to jest zupełnie oddzielna kategoria, tam po prostu własne preferencje i kto co lubi, to jest jakby tutaj najważniejszą rzeczą. No i wtedy jakby inną kategorią moim zdaniem są remonty właśnie na sprzedaż, na flipa. A jeszcze inne są remonty na wynajem, kiedy my jesteśmy nadal, pozostajemy właścicielami tej nieruchomości, bądź nawet remonty nieruchomości HMO, gdzie nie dość, że jesteśmy właścicielami długoterminowo, to również pokrywamy koszty rachunków. Myślę, że tutaj warto by było rozdzielić te dwa typy remontów, ponieważ inaczej będziemy podchodzić do niektórych kwestii. Tanio czy dobrze? Trzeba zachować balans, wiadomo, że na pewno trzeba zachować jakiś balans zarówno i przy remontach na flipy i przy remontach na wynajem. Myślisz, który tutaj byłoby warto lepiej rozwinąć, bo mogę opowiedzieć więcej bądź o tych inwestycyjnych nieruchomościach, bądź więcej o flipach, nie wiem, to może zapytamy się. Właśnie, które byście chcieli, to dajcie znać, więc tu w międzyczasie mamy takie szybkie pytanie od Artura. Aleksandro, proszę podpowiedz, jaki kredyt jest najlepszy na flipa, gdzie najczęściej kupujesz materiały do remontu? Bo tutaj prawdopodobnie domyślam się, że Artur, bo mamy już informację o tym, że pod flipy, jak to zrobić? Materiały do remontu, kolejne HMO, czyli mamy jeden na jeden HMO flipy, że materiały do remontów wiele osób chciałoby prawdopodobnie sprowadzać z Polski albo spoza UK, czy lepiej to kupić jest w UK, po prostu, bo jest dostępność do tych materiałów dużo, dużo większa i dużo szybsza.
Wiesz co, akurat z tym pytaniem na temat sprowadzania materiałów z Polski spotykam się dosyć często. Jest tak, ja osobiście nie sprowadzam w tej chwili materiałów z Polski. Co zauważyłam, jest różnica w cenie między materiałami z Anglii i z Polski, ale na tym poziomie takim bardziej ekonomicznym te różnice nie są aż tak radykalne. Na pewno dużo większa jest różnica na takim poziomie luksusowym. Luksusowe kuchnie, luksusowe łazienki, tam ta różnica jest naprawdę znacząca między rynkiem polskim i angielskim. Na takim rynku ekonomicznym aż tak nie. I tutaj, dlaczego to jest dla mnie barierą? Być może dla innych osób nie będzie to barierą. Wiadomo, kontakt w Polsce, tak, do osoby, która się tym zajmie, żeby to zamówić w sklepie, żeby to zorganizować, dostawę, załadować, przywieźć i tak dalej. Kolejną barierą dla mnie jest to, że wtedy ja w Anglii cenię sobie to, że jak zamówię coś w sklepie i coś przyjedzie uszkodzone, niekompletne, bądź z jakiegoś powodu muszę zmienić, bądź oddać produkt, to tylko jadę do najbliższego oddziału, który mam w Manchesterze i takiej wymiany sobie dokonuję, czy dokupuję, czy oddaję to, co mi zostało. Akurat jeżeli by to było kupowane z Polski, no to niestety takiej możliwości już nie ma, bądź jest to dużo bardziej utrudnione. Także akurat dla mnie, ja bardziej cenię sobie mój czas i moją wygodę i wolę tutaj właśnie lokalnie na rynku angielskim współpracować z lokalnymi suplejerami i z nimi budować sobie relacje i negocjować sobie bardzo dobre ceny, w przeciwieństwie do tego, żeby właśnie to dodatkowy tutaj wysiłek mieć właśnie sprowadzając to z Polski. Kogoś może to być zupełnie inna sytuacja, to że może mieć kontakty budowlane w Polsce i nie będzie to żadnym problemem, żeby to przywieźć. Właśnie, bo tutaj tak naprawdę mówimy o tej logistyce, tak? Bo wiele osób z nas zapomina, myślimy tylko o cenie, natomiast dochodzi nam jeszcze cała logistyka, bo na przykład zamówimy coś, dojdzie nam nie w tej ilości i zabraknie ci czegoś, to nie jest takie proste do kupić, albo przyjdzie w nie takich wymiarach, nie w takim kolorze. I to jest już ten problem, który no jednak powoduje troszeczkę takiego dyskomfortu w tym momencie. W remontach, gdzie jakby czas, niestety akurat przy remontach dla inwestorów czas ma ogromne znaczenie, tam każdy tydzień wiąże się dla mnie z dosyć dużymi karami za opóźnienia, także dla mnie oszczędzić 50 funtów na kafelkach, a potencjalnie mieć jakieś opóźnienia, akurat dla mnie się to nie kalkuluje, ale wiem, że sporo osób z sukcesem ściąga sobie te materiały z Polski, także tutaj trzeba na pewno wziąć to pod uwagę, tak? Czy to logistycznie ma w takim przypadku sens. Na pewno co bym polecała, budować sobie relacje tutaj właśnie ze sklepami na miejscu angielskimi. Mnie to pomogło ogromnie, było to dla mnie ogromnym naprawdę szokiem, taką realizacją, jak ogromne różnice są w cenie, które płacą klienci detaliczni. A jak płaci właśnie firma. Tacy, tak, no to jest szok. No, na przykład dla przykładu na farbach dostaje zniżkę 60%. Więc tutaj właśnie, więc słuchajcie, mam tutaj właśnie coś takiego, że większość z nas to, co patrzymy na ceny, patrzymy na te ceny, które są takie na półce, tak? Czyli wchodzimy, nagle patrzymy, wow, jaka cena, jak drogo, idziemy do B&Q, idziemy do Wixa, tak? Natomiast jeżeli pójdziemy do takich typowych składów budowlanych, Buildbase, Holdens, czy jest wiele innych, tam w momencie, kiedy jedziemy jako trade, dostajemy duże zniżki, możemy nawet do 70% na niektóre rzeczy, więc pomyślcie sobie jednak tą kategorią, jakie zniżki jesteście w stanie otrzymać, w jakich miejscach właśnie wyrobić sobie swoją markę, bo to jest też, jeżeli jesteście dobrym, regularnym klientem i dobrze płacącym, to automatycznie ten sklep, ten magazyn, czy ta hurtownia, także was zauważy i będziecie mieli dobre relacje z nimi. Chcą was zatrzymać, tak? Widzą, że przechodzi przez wasze konto jakieś konkretne transakcje regularnie, co na przykład bym polecała, nawet jeżeli jesteście początkujący, to tak, na pewno wydrukować sobie jakąś wizytówkę, tak, jakąś taką z branży budowlanej, nawet jeżeli to jest tylko, nie musi to być jakaś konkretna wielka firma. Oczywiście, jako stoczny, że zaczynamy, ale chcemy nazwać się jak najlepszy. Janek Debille. Halo, halo.
Oj, halo, halo, halo. Halo? O, już, a jesteś, dokładnie. Okay, skończyliśmy na Janek the Builder, więc możemy sobie wydrukować wizytówkę Janek the Builder i zaczniemy być tą firmą budowlaną. Tak, zgadza się. Co jest bardzo dobrym narzędziem negocjacyjnym, jeśli chodzi o materiały, to żeby chodzić między różnymi sklepami i prosić o jakby tutaj pobicie ceny poprzedniego sklepu. Ja do tej pory z sukcesem to wykorzystuję. Akurat u mnie w tej chwili to wygląda tak, że jest wysyłanie e-maili między menadżerem jednego sklepu i menadżerem drugiego sklepu, także jest to już proces tutaj dużo łatwiejszy. Ale na początku zacząć od jakiegoś nawet podstawowego sklepu, poprosić o wycenę na jakieś większe zamówienie, powiedzmy na jakieś zamówienie na 1000 funtów, jakąś konkretniejszą kwotę, poprosić, żeby to wycenili, wydrukowali i z takim właśnie zamówieniem idziemy na przykład do Selco. I prosimy Selco, czy jesteście w stanie to pobić? No tak, jesteśmy w stanie to pobić o tyle. I potem z tym zamówieniem wracamy znowu do innego sklepu i znowu do innego sklepu. Będziecie naprawdę w szoku, że o ile po prostu, że to niby ta najlepsza cena, ale jak wrócicie potem z lepszą ceną od konkurencji, to jeszcze będą w stanie w wielu przypadkach po prostu jeszcze będą tą cenę obniżyć. I wiadomo, zabiera to trochę czasu, szczególnie na początku, ale coś jak już te ceny sobie wynegocjujecie fajne, to potem już tylko prosicie ten sklep, żeby wam powtórzyli cenę z poprzedniego zamówienia. Także już potem ten proces jest o dużo łatwiejszy. No właśnie, bo tak naprawdę każdy z tych dużych firm, dużych sklepów ma was już w systemie, jest w stanie sprawdzić, ile kupiliście, jakie ceny były ostatnie, więc możecie poprosić o to, żeby te ceny zostały zmaczowane. Nawet jeżeli idziecie po drobne zakupy, wracając do nich, to jesteście dalej widziani jako ten klient hurtowy. Pójście do sklepu typu B&Q, tam pracuje tak dużo ludzi, nikt nie ma pojęcia w ogóle, kto i kiedy przyszedł. Okej, jest ta część trade, natomiast no, nie zawsze to działa, tak? Nie zawsze to jest dobre. Okej, więc przejdźmy do następnej rzeczy, a mianowicie na co warto zwrócić uwagę jeszcze przed zakupem tej nieruchomości, jakie wady strukturalne, jak wy sprawdzacie dach i tak dalej, bo wiadomo, że to trzeba wycenić, to jest bardzo istotne, bo możemy pójść w tysiące, jak czegoś nie zauważymy i kupimy źle. Jak tutaj sprawdzacie, jaki masz jakby system sprawdzania nieruchomości, nie wiem, masz listę, którą musisz każdy punkt po kolei przejść, czy raczej już masz to w głowie i wiesz, gdzie się zahaczyć i gdzie zajrzeć, od dywan, do szafki, jak to wygląda? Tak, no ja osobiście mam już taką, powiedzmy, mentalną listę i wiem, na co zwracać uwagę i wiem też, które z tych rzeczy są faktycznie problemem, ale pomimo tego, jak robię, inwestuję z osobą jakby z zewnętrznym inwestorem, to w ramach bezpieczeństwa nadal polecałabym, żeby tutaj skorzystać z pomocy Structural Survey, ponieważ pomimo tego, że już parę nieruchomości widziałam, wyremontowałam i jestem w stanie dużo takich jakby widocznych rzeczy zauważyć, to pomimo tego są wady często ukryte i to niestety te wady ukryte najczęściej kosztują najwięcej pieniędzy. Właśnie problemy z fundamentami, z jakąś właśnie strukturą budynku. I miałam takie przypadki, gdzie nie spodziewałam się żadnych problemów, no ale niestety ten survey te problemy nam uwidocznił. Także nie jest to, wiadomo, kosztuje to jakieś pieniądze, 500 do 1000 funtów, ale myślę, że jest to inwestycja warta tych pieniędzy, żeby tutaj... Bo może zaoszczędzić kilka tysięcy funtów. Absolutnie. Jeżeli survey wykaże jakiś poważny problem, to są koszty 5, 10, 20 tysięcy funtów, jeżeli są jakieś poważne problemy, żeby właśnie ten problem naprawić. I co jest tutaj też, jeżeli na przykład kupimy ten dom, nie zauważymy, to często jest tak, że osoba, która kupuje od nas, weźmie ten survey, i wtedy oni wykażą, tak, że był jakiś problem i będzie na przykład problem, nie było na przykład problemu przy kupnie, ale może być problem przy sprzedaży, że ktoś nie będzie chciał po tej naszej cenie kupić, ponieważ wie, że czekają go jakieś poważne tutaj prace. No ale z takiego punktu widzenia, powiedzmy, że ktoś wchodzi do domu i chce wiedzieć, na co patrzeć, no to tak. Okna, tak? Czy są plastikowe, czy są drewniane? Jeżeli są plastiki, raczej bym nie wymieniała, jeśli drewniane, no to na pewno tak. Tak samo drzwi, jakieś stare wymienić na nowszy model. Dach można też częściowo wizualnie zobaczyć, czy się dzieje, co tam się dzieje, czy nie jest jakiś wygięty, czy nie ma jakichś dziur i tak dalej. Właśnie, czy to jest tak, że wchodzisz na ten dach i go sprawdzasz, czy raczej
W związku z tym, nie wiem, sprawdzasz od środka, jak to staracie się robić. Bo czasami może wyglądać tak z zewnątrz, o proszę bardzo, bardzo ładnie to wygląda, a się okazuje, że gdzieś tam jest jakaś inna wada ukryta. Jak ty to robisz bezpośrednio? Może być, tak. No, na początku, zanim jeszcze nie korzystałam tak jakby zawsze ze Structural Survey, no to wtedy mąż fizycznie faktycznie brał drabinkę i wchodził na to poddasze. To zazwyczaj było już przy jakby, może nie przy takim pierwszym wstępnym viewingu, ale już przy jakimś drugim, takim potwierdzającym, że to faktycznie jest dom, którym jesteśmy zainteresowani. To wtedy takie właśnie bardziej dogłębne sprawdzenie robiliśmy. Elektrykę na przykład można dosyć łatwo stwierdzić, czy jest w miarę współczesna, czy stara, po tym jak wygląda ta skrzynka z bezpiecznika. Jeśli to nie wygląda współcześnie, to raczej trzeba zakładać, że tam będzie po prostu potrzebna cała nowa instalacja. Tak samo z boilerem, czy to wygląda, czy ten boiler wygląda tak jak u was w domu w nowym, czy wygląda jak z poprzedniej epoki. No to są duże koszty, które wiadomo, to nie są rzeczy, które wykluczają tutaj jakby zyskowność tego remontu. To nadal mogą być domy, na których można bardzo fajnie zarobić. Problem jest to, że trzeba być z tego świadomy, tak? Po prostu ile to kosztuje i to sobie wpisać po prostu w koszt remontu i odpowiednio tak to przekalkulować, że ta inwestycja nadal ma sens. Czyli albo jeszcze obniżyć cenę zakupu, bądź jeżeli to nie jest możliwe, to po prostu z tego domu zrezygnować. Bo najgorszą rzeczą, którą można zrobić, to właśnie kupić dom, nie będąc świadomym, że tam są jakieś duże koszty, które czekają ukryte, nie? Rozumiem. Czyli tutaj jednak to całe sprawdzenie i tak dalej. Dobrze, ja za chwilę tam zobaczę, bo mamy kilka pytań, ale chciałbym przejść do kolejnego. Co jest najważniejsze przy nieruchomości, kiedy ją remontujemy, która idzie na sprzedaż? Gdzie można, jak to się mówi, tak zwane, uciąć jakieś koszty albo gdzieś na czymś zaoszczędzić? Tak, no tutaj trzeba na pewno myśleć o tym, że jakby głównym celem tego całego remontu, szczególnie na flipa, jest właśnie dodanie wartości. I co ja zauważyłam właśnie przy flipach, jest to, że ważne jest to, co klient widzi. To, czego nie widzi, niestety nie będzie chętny za to zapłacić. Czyli na pewno najbardziej skupiamy się na stronie wizualnej, a mniej skupiamy się na rzeczach typu, nie wiem, jakieś izolacje poddasza, izolacje podłogi, jakieś nietypowe instalacje specjalne. Trzeba myśleć o tym, co ten potencjalny kupujący zobaczy w ciągu 15 minut viewingu. Ja na pewno nastawiałabym się na kuchnię, tak? Postawić duży akcent na kuchnię, postawić duży akcent na łazience. Z tego względu również, że to są takie pierwsze części reprezentacyjne domu. Każdy chce mieć fajną kuchnię, fajną łazienkę, pochwalić się znajomym. Również to są takie elementy, które odstraszają potencjalnych kupujących. Myślę, że szczególnie tutaj na rynku angielskim raczej nikt nie chce bawić się w remonty, każdy raczej chce kupić dom gotowy, gdzie się tylko wprowadzi i będzie sobie wygodnie mieszkał. Remont kuchni i łazienki, no to są takie bardzo niewygodne remonty. Kto kiedykolwiek przeszedł przez remont, mieszkając w domu, remont łazienki czy kuchni, wie z czym to się wiąże. Także tam zdecydowanie tak. Co jeszcze na pewno warto? Ja zawsze jak kupuję domy, to patrzę na to, czy tam można jakimś niedużym kosztem zmienić układ pomieszczeń tak, żeby właśnie stworzyć z tego domu coś innego, coś lepszego. Czyli to może być przykład dodanie łazienki do dużej sypialni. Bądź na przykład są takie domy czasem, które mają bardzo dużą łazienkę z tyłu domu. Na przykład był kiedyś pokój, tam ktoś zrobił ogromną łazienkę i jest na przykład dwupokojowy dom z łazienką. Jest możliwość, że można z tej dużej łazienki zrobić z powrotem pokój i łazienkę umiejscowić w jakimś innym miejscu i wtedy na przykład z dwupokojowego domu przerobić na trzypokojowy, tym sposobem również dodając wartości. Bądź takie bardzo proste rzeczy typu połączyć bardzo małą kuchnię z pokojem obok i zrobić fajną, otwartą przestrzeń
To jest taki, wiadomo, teraz trend na otwarte przestrzenie, open plan living, i to również bardzo, bardzo fajnie się sprzedaje. I nawet nie dodając metrażu, ten dom wygląda dużo bardziej przestrzennie. Także ja na takie właśnie różne rzeczy, które są taki potencjał domu, bardzo właśnie na to zwracam uwagę. Co mogę zrobić niedużym kosztem, żeby ten dom przerobić na coś fajniejszego, bardziej atrakcyjnego? Bardzo fajną rzecz powiedziałaś, a mianowicie taką, że to, co klient widzi, tak, czyli te rzeczy, gdzie my się tam staramy czasami gdzieś coś zerwać, położyć, nie wiadomo co, to czego klient nie widzi, staramy się zrobić, nie wiadomo, z tego fortecę albo zrobić, Bóg wie, jak potężny, solidny dom, a wiemy tak. Za to, że jeżeli nawet powiemy klientowi, nie, zobacz, no, my w tą ścianę włożyliśmy, co go interesuje, ściana to ściana, prawda? Więc to są też rzeczy, które takie mam wrażenie, że osoby, które zaczynają inwestować, wydaje mi się, że to musi być tak jak dla mamy, dla taty albo dla całej rodziny na 240 lat budujemy, tak? No, zwróćmy uwagę, że jeśli chodzi o rynek UK, ludzie żyją w domach, bardzo często zmieniają i żyją w tych domach kilkanaście lat, więc oni nie myślą pod kątem, że zainwestujmy, że wybudujemy dom rodzinny dla całych pokoleń, będziemy tam mieszkali nie wiadomo ile czasu, tylko po prostu wybudujemy dom, który ma teraz na fajnie służyć, zaraz zamienimy się na nowy, prawda? Więc to jest też inne podejście i musimy zrozumieć także mentalność ludzi, którzy będą kupować, a nie tak. Tylko i wyłącznie, bo my byśmy tak chcieli, więc to jest to. Słuchajcie, jeśli macie pytania, to bardzo prosimy o zadawanie w komentarzach. Również bardzo będziemy zobowiązani zawsze w jakiego rodzaju reakcje, serduszka, lajki, przede wszystkim serduszka i udostępnienia. Ja tu zaraz zerknę, ponieważ mamy kilka informacji. Jeżeli w domu jest wszystko na energię elektryczną, to zrobienie całej hydrauliki i podłączenie gazu podniesie dużo wartość, czy podłączenie hydrauliki i podłączenie gazu dużo podniesie wartość nieruchomości? Czy w ogóle robić coś takiego, czy jest prąd, to zostawić prąd, czy podłączać gaz? Tutaj tak, często się spotykam, pytanie byłoby, czy to jest mieszkanie, czy to jest dom. Jeżeli to jest mieszkanie, myślę, że na pewno nie warto. W domu zastanowiłabym się, jeśli to jest większy dom, który miałby być domem rodzinnym, to tak, to zastanowiłabym się nad tym, czy nie byłoby warto tam zrobić po prostu instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, ale wiadomo, trzeba tutaj zrobić jakiś taki research, tak? Jak łatwo można tam doprowadzić gaz, czy jest gaz w pobliższych nieruchomościach, bo jeżeli to by był tutaj zaporowy koszt, to może nie do końca się to może zwrócić. Ale myślę, że no jest to coś, co rozważyłabym. Rozważyłabym, myślę, że tutaj jakby to ogrzewanie gazowe w domu jest takim standardem i brak tego ogrzewania gazowego może być tutaj elementem zniechęcającym niektórych kupujących. Okej, to akurat Adrian dopisał, to chodzi o bungalow, więc jeśli jest możliwość zrobienia, przy czym to też jeszcze wszystko będzie prawdopodobnie uzależnione od wielkości nieruchomości, to też, jeżeli mamy miejsce, mamy możliwości, to zrobimy, jak tego nie mamy, to w tym momencie nie zrobimy tych rzeczy. Dobrze, czyli mamy już tak 50-50, no, zależy ile by to kosztowało. Dokładnie. Teraz tak, bardzo często się o tym słyszy, bardzo często o tym wszyscy mówią, żebyśmy kupili tanio, dodali wartość i sprzedali. Jak zwiększyć wartość? Na jakie rzeczy zwracasz uwagę przy zakupie takich nieruchomości, żeby gdzieś zobaczyć, aha, ja tu mogę zwiększyć wartość. Jak takimi prostymi jakimiś metodami można to zrobić? Tutaj tak jak już wspomniałam wcześniej, na pewno szukam możliwości, żeby z tej nieruchomości zrobić coś innego niż jest teraz. Czyli bądź właśnie otworzyć przestrzeń, dodać pokoje, zmienić jakby użytkowość tego domu, żeby stał się dużo bardziej atrakcyjny dla obecnego kupującego. Także właśnie dobudówki na przykład też są fajnym tematem. Można zrobić dobudówkę
do pewnej wielkości, bez konieczności aplikowania o planning permission, czyli o takie pozwolenie właśnie od kancelarii na dobudówkę. Ile możemy zrobić bez tego, że musimy mieć właśnie te dodatkowe pozwolenie? Jak to wygląda? Mhm. I opcji jest dużo. Taką najbardziej podstawową opcją, którą możemy zrobić, to jest dobudówka parterowa. I to jest dobudówka na 3 metry z tyłu domu. 3 metry z tyłu domu, na szerokość domu, możemy taką dobudówkę wykonać bez konieczności. Halo. Czyli widzimy już tutaj informację, że to jest 3x3, tak? To już tutaj dostaliśmy też informację od Adriana, że to jest 3x3. Ja gdzieś kiedyś słyszałem, że to jest jakby 10% wielkości nieruchomości. Czy to się dalej stosuje i do czego by to zastosować? Czy to jest właśnie te 3 metry na 3 metry, bez względu na to, czy mamy mały domek, duży domek, czy wielką chałupę? Wiesz, przepraszam, akurat z tym, że 10% z tym się nie spotkałam. Wiem, okay. że jest ograniczenie co do wielkości ogrodu. To nie może być więcej niż 50% zabudowy twojego ogrodu. Co zwykle jest jakby tutaj wystarczająco tej przestrzeni, żeby to móc zrobić. No, czasami wiemy, że te ogrody są wręcz bardzo małe, jak mówisz, 50% wielkości. Boże, tylko tyle, bo to przecież dosłownie tam jest ten. Wiesz co, mamy tutaj bardzo fajne pytanie od Pawła akurat właśnie dotyczące tego, czy na przykład opłaca się przerobić strych na sypialni? Czy to w ogóle ma wartość? Bo wiadomo, że to jest już jakaś większa troszeczkę sprawa, żeby dobudować, no w sensie przerobić strych, bo musimy czasami podnieść w niektórych miejscach, musimy podnieść dach, musimy zrobić dodatkowe okna, czy nie wiem, balkon, albo coś takiego, dociągnąć jakieś... Tak, dodatkowe schody, znaleźć miejsce na schody, tak, zdecydowanie. Powiedziałabym tak, z takimi właśnie poważniejszymi rzeczami, typu właśnie lofty czy dobudówki, na pewno trzeba pomyśleć o tym, jaka jest, powiedzmy, jakaś taka cena za metr, powiedzmy, nazwijmy to tak. Myślę, że bardziej opłaca się to na pewno w miejscach, w takich dzielnicach miasta, gdzie są ceny wysokie, a nie do końca w miejscach, gdzie są domy tanie, ponieważ po prostu dodanie tego dodatkowego metrażu jest na tyle kosztowne, a niekoniecznie wystarczająco podniesie wartość domu. Także powiedziałabym tak, ale w droższych dzielnicach, droższe domy jak najbardziej, na przykład przykład Londynu, tam cokolwiek by się nie zrobiło i cokolwiek by się nie dobudowało, tam się na tym zarobi, bo tam po prostu każdy metr kwadratowy jest tak wartościowy. Przy domach, które są za 80, 100, 100, może nawet do 150 tysięcy, zależnie, wiadomo, w jakim to jest miejscu, zastanowiłabym się, na pewno bym się zastanowiła, tutaj bym się kierowała może jakąś opinią agenta, zanim taką decyzję bym podjęła. I też taką ogólnie, czy faktycznie ta dobudówka faktycznie radykalnie zmieni ten dom. Tak? Właśnie tu powiedziałaś o agencie, czy współpracujesz z jakimś agenciem i czy właśnie przed zakupem i mając na przykład wchodząc do nieruchomości widzisz, że możesz zrobić dobudówkę, możesz przerobić strych na pokój, czy wtedy przyprowadzasz jakiegoś agenta, mówisz słuchaj, jak tu zrobię pokój, tam coś zrobię, czy to mi podniesie wartość i o ile będę mogła sprzedać, czy starasz się robić o taką jakby wcześniejszą waluację z ich strony? Tak, no tutaj warto na pewno się poradzić. Tutaj powiedziałabym jedna uwaga, trzeba uważać na to, jaką opinię daje tobie agent, który tobie tą nieruchomość sprzedaje. Okej. Ponieważ agent, który ci sprzedaje tą nieruchomość, najczęściej powie ci to, co chcesz usłyszeć, bądź po prostu tutaj zawyży, no bo wiadomo, zależy mu na sprzedaży. Także raczej spytać niezależnego agenta, że jest taka nieruchomość, I jaka jest tutaj ich opinia na ten temat. Także zdecydowanie, no i tutaj najważniejszym narzędziem jest ogólnie jakby takie, zanim w ogóle nawet zanim pojadę obejrzeć nieruchomość, sprawdzam, jakie są ceny nieruchomości wkoło, jaki jest ten ceiling price i co jestem w stanie osiągnąć, bo domów do remontu jest mnóstwo. Domów do remontów jest mnóstwo w Anglii. Domów, na których można zarobić na tym remoncie, jest niestety zdecydowanie mniej.
Okej, czyli właśnie bardzo, bardzo fajna rzecz, ponieważ wszyscy właśnie myślą, że nagle jeżeli będzie remont, to podniesiemy wartość i nagle zwróci nam się to i będziemy mieli zwrot z inwestycji dużo, dużo większy. Więc to jest istotna wiadomość, którą powiedziałeś, że jest bardzo dużo domów, co nie znaczy, że te wszystkie domy, które wyremontujemy, nagle podniesie się ich wartość na tyle, że na tym zarobimy. Więc to trzeba pamiętać. A czy stosowałeś coś takiego, że nie wiem, kupując dom w danej dzielnicy, w danej części miasta, czy chodziłaś po innych nieruchomościach dookoła, które były na sprzedaż, żeby zobaczyć i porównać? Czy coś takiego stosowałaś, że kupujesz dom na tej ulicy i nagle w promieniu, nie wiem, 200-300 metrów byłaś odwiedzić kilka innych domów jako potencjalna osoba do kupna, żeby zobaczyć, jaka jest jakość i porównać to do ceny. Początkowo to robiłam i myślę, że na pewno jest to bardzo dobra strategia. Na pewno jest to dobra strategia. Myślę, że akurat w tej chwili już, jak są dobre zdjęcia, mam już taką jakąś wyobraźnię przestrzenną, że jestem w stanie wyobrazić sobie, ale nic jednak, tak jak mówisz, nie pobije fizycznego faktycznie pójścia na tą nieruchomość, zobaczyć, bo to jakby... Znalezienie tej porównywalnej nieruchomości jest często dosyć, dosyć ciężkie. To jest tą idealnie porównywalną nieruchomością, no bo zawsze jest albo coś niedoremontowane, albo trochę inny metraż. Także tutaj to jest bardzo tutaj ważne zadanie osoby, która wybiera tę inwestycję, żeby po prostu tak to zbalansować, żeby tą cenę sprzedaży móc przewidzieć, pomimo tego, że nie ma jakiegoś idealnego, bezpośredniego porównania. Także tak, na pewno jest to warte, warto zrobić, jak najbardziej. Dobrze, ja tutaj jeszcze mam parę pytań do ciebie, natomiast tak już się zastanawiam, bo mamy tutaj kilka pytań, natomiast Artur zadał pytanie. Artur, powiem szczerze, że będzie ciężko chyba odpowiedzieć, bo jaki jest średni koszt remontu 3-bedroom, łazienka 3-bedroom, living room? To wszystko będzie uzależnione prawdopodobnie od tego, jaki jest stan rzeczywisty, tak? Czy musimy dużo naprawić, zerwać stare tapety, albo nie daj Boże jeszcze jest ich pięknie. Piękny kręcony sufit do zdarcia, który jest bardzo betonowy i czasami go wręcz koparką trzeba zrywać z sufitu. To są rzeczy. Natomiast ja chciałbym tutaj jeszcze tak przejść lekko, ponieważ powiedzieliśmy trochę o flipach, ale bym chciał lekko przejść, no bo wielu z naszych oglądających również się zastanawia nad HMO i jak to w tym momencie wygląda, jeśli chodzi o remont, czym się nieruchomości na sprzedaż, właśnie do remontu na wynajem. Czy ty też podchodzisz, od razu się pytasz inwestora, słuchaj, chcesz to wynajmować, czy remont, czy sprzedawać? Czy ma być HMO, czy ma być na single let? Jak to wygląda? Czy są te różnice w remoncie? Oczywiście są różnice. Na pewno są różnice. Tutaj tak, no główną różnicą jest to, że właśnie przy remoncie na najem długoterminowy bądź HMO, bądź jakikolwiek najem, kiedy naszym celem jest zatrzymanie tej nieruchomości, no to musimy myśleć o tym, żeby po prostu to co kupimy do tego domu i to jak wyremontujemy, żeby to było, tak, no bo tutaj jakby koszt napraw, jeżeli potem za rok, za dwa, za trzy coś się będzie z tym działo, będzie kosztowało nas dużo więcej niż zrobienie tego prawidłowo, w dobrej jakości na samym początku. Jakby kwestia pierwsza jest taka, że tej lepszej jakości materiały, żeby się to nie zepsuło, na przykład zmywalne farby. Ja zawsze w nieruchomościach inwestycyjnych zawsze inwestorom polecam zmywalne farby. Przy każdej zmianie tenanta w pokoju bądź w domu, to nie jest wtedy malowanie całego domu na początek, no bo nie ukrywajmy, zawsze jakieś te zaburzenia są. Oczywiście, jak się używa nieruchomości, to zawsze to będzie. Tak, albo malujemy cały dom za koszt 500 funtów, bądź po prostu przetrzemy ściereczką ściany i dom wygląda jak nowo. I to jest taka inwestycja, która po prostu się zwraca się zawsze. Potem to i na przykład, nie wiem, wytrzymałe podłogi, nieplamiące się, lepsze krany, lepsze bojlery, na pewno warto sobie zainwestować. Podłogi. Raczej byś preferowała podłogi typu panele, czy kafelki, czy raczej wykładziny? Bo wiadomo, że Anglicy kochają te swoje wykładziny, my już nie, my tutaj gdziekolwiek jesteśmy, wykładziny nigdzie nie ma, bardzo, bardzo mało i wiadomo, że łatwiej będzie utrzymać kafelki w czystości i w tym, żeby je potem przemyć.
niż z wykładzinę, którą jak się poplami, no to trzeba po prostu no, to wymienić. No dokładnie. Ja jak remontuję domy dla inwestorów, to właśnie zawsze kładę dobrej jakości panele, po prostu takie laminate floor, coś, co jest bardziej wytrzymałe na jakieś tam wodę, tak, na jakieś zacieki, żeby to nie puchło. I po prostu wiadomo, nie najtańszą podłogę, która będzie wyglądała za 2 lata paskudnie, coś odrobinę lepszej jakości i to wtedy po prostu służy na lata i z tymi podłogami nic się nie dzieje. Czyli wypowiedzi, taka generalna zasada, coś, co się bardzo może szybko zużyć, czyli właśnie podłoga, czy w jakichś newralgicznych miejscach, no ściany wiadomo, mogą wszędzie się gdzieś tam pobrudzić, a raczej zainwestować troszeczkę więcej pieniędzy i mieć to tak trwalsze, niż oszczędzać na tych materiałach, które mogą się faktycznie zaraz zepsuć, to trzeba w tym momencie mieć koszt, czyli jeżeli musimy to na przykład, nie wiem, pomalować czy naprawić, to jest koszt czasu, koszt wymiany i remontu i tak dalej, więc tych kosztów to nie jest tylko, bo panele kosztują, strzelam, 200 funtów, to nie jest te 200 funtów, ponieważ to jest koszt przestoju w nieruchomości, zerwania, położenia nowych, koszty robocizny i materiału, więc to jest duża robota. Szczególnie w HMO, wszystkie jakiegoś tego typu naprawy, to jest niewygodne dla tenantów. Mało osób, mało jakby takich budowlańców w ogóle podejmie się nawet takich zleceń w domach, które są wynajmowane, gdzie są mieszkańcy, no bo to nie jest fajna, wygodna praca, tylko trzeba zawsze nawigować między jakimiś meblami, rzeczami innych osób, także nie, tutaj zdecydowanie jest to tak, wiesz, przepraszam, że ci przerwę, dokładnie. Teraz tak, Artur zadał takie pytanie, czy przy sprzedaży takiego domu, który był przygotowany pod flipa, obowiązuje nas jakaś gwarancja, jak długo i czy na wszystko, co było zmienione? Czy jest w ogóle jakaś gwarancja w przypadku sprzedaży domu? Nie ma. Nie ma. Kupujący kupuje ten dom, jak to mówią, as is, także tak jak jest. Czyli po prostu nawet na zasadzie, że jeśli była dziura za drzwiami, a on tej dziury za drzwiami nie widział, no to jest jego problem, że tej dziury za drzwiami nie widział. On ma obowiązek tutaj upewnić się, że stan jakby fizyczny tej nieruchomości jest zadowalający dla niego. Przy sprzedaży wypełnia się takie formularze, które pytają o takie jakby kluczowe rzeczy, czyli na przykład czy była zmiana instalacji elektrycznej, czy była zmiana drzwi, okien, bojlera, takie bardziej rzeczy z punktu widzenia bezpieczeństwa. I tam wtedy musimy zadeklarować, musimy przedstawić odpowiednie certyfikaty. No i tutaj powiedziałabym, że jeżeli tam na przykład nie zadeklarujemy czegoś, albo zadeklarujemy fałszywie, no to tam faktycznie możemy prawdopodobnie ponosić jakąś odpowiedzialność, ale takie rzeczy typu, że nie ma jakiejś gwarancji. Jeżeli jest kran i kran, no wiem, że to tak może brzmi nie najfajnie, ale jeśli jest kran i ten kran się za 2 lata zepsuje, to tutaj my nie mamy żadnej za to odpowiedzialności. Rozumiem. Czy masz jeszcze może jakieś parę tipów, bo wiem, że będziemy mieli na ten temat osobnego live'a, który będzie dotyczył HMO. Czy masz jakieś parę tipów dla osób, które chcą inwestować w HMO? Między innymi mieliśmy jedno z pytań, czy w przypadku HMO, zaraz tutaj muszę dokładnie spojrzeć, gdzie najlepiej zrobić, w jakich częściach miasta, czy załóżmy ma to jakieś znaczenie, czy to będzie centrum miasta, obrzeża, dzielnica, super fajna, albo super niefajna, tak? Nie chcę tutaj mówić o różnych dzielnicach, jak to w tym przypadku. Co zauważyłam tutaj na rynku Manchesteru, że HMO ogólnie sprawdzają się prawie że wszędzie. Jest takie zapotrzebowanie, że jest, zawsze znajdzie się najemca, nawet w takich dzielnicach, w takich częściach odleglejszych, na przykład od centrum, gdzie myślałam, że się to nie wynajmie, ale wiadomo, no jest tam jakiś limit, tak? Na co bym zwracała uwagę, żeby tutaj jakby zabezpieczyć się z jakimiś, nie wiem, skokami, z tym, że nie wiem, coś jest bardziej in demand albo nie, no to dostępność komunikacyjna jakaś, fajne, czy tramwaj, czy jakieś fajne połączenia autobusowe, regularne, na to bym zwracała uwagę, żeby była taka dostępność komunikacyjna do centrum. Na co jeszcze bym zwracała uwagę? Czy na przykład w Manchesterze jest tak? Szkoła chyba nie ma. Szkoły na pewno nie.
No zakładam, że wynajmujemy dla osób pracujących. Też tutaj zależy, jaka jest specyfika tych osób, którym chcemy wynajmować. Czy to są po prostu raczej osoby, które pracują w fabrykach, no to wtedy na przykład myśleć, gdzie będą takie jakby główne miejsca pracy dla tych osób. Czy raczej dla osób na takim właśnie poziomie bardziej high-end, osoby, które pracują wtedy ma dostępność komunikacyjna do centrum. Na to bym zwracała uwagę, właśnie przystępność zakładów pracy, bo to będzie na pewno bardzo ważne dla najemców. Ale no, na pewno jest tak, że jest zróżnicowanie cenowe między jedną a drugą dzielnicą. Czyli możliwe, że nadal się wynajmie i nadal będzie to dobra inwestycja, tylko trzeba wiedzieć, że te ceny może nie będą tak wysokie, jak ktoś gdzieś ogłasza, bo ktoś może ogłosić, że w Manchesterze wynajmują się pokoje, że aż 600-700 funtów miesięcznie, wynajmują się w niektórych miejscach, ale to nie jest cały Manchester. Także na pewno zrobić taki research po prostu bardziej lokalny, jakie są te ceny wtedy dostosować i na takim poziomie na pewno również się to wydaje. Świetnie. Słuchajcie, bo tutaj chciałbym jeszcze właśnie jedną rzecz o ciebie zapytać, bo ogląda nas sporo osób, bardzo serdecznie tutaj jeszcze raz dziękuję za wasze wszystkie komentarze i lajki. Jeżeli któraś z osób chciałaby wspomóc czy zasięgnąć rady, gdzie można i jak z tobą się skontaktować? Ja już w międzyczasie umieściłem linka do Oli, ale gdzie możemy ciebie spotkać w najbliższym czasie, na jakich spotkaniach, jeśli mogłabyś powiedzieć tak? Jasne, jak najbardziej, bardzo chętnie. Tak, akurat można mnie zobaczyć całkiem sporo w najbliższym czasie, trochę dzieje się, sporo zaproszeń. Jest najbliższe spotkanie ze mną jest w oddziale Aspiro York, to jest nowo otwarty oddział, pierwsze spotkanie inauguracyjne. Tam również będę miała przygotowaną prezentację taką bardziej obszerną właśnie w tematyce flipów. Będę omawiała nieruchomość, którą właśnie zakończyłam z inwestorem, całkiem fajnie udało nam się to sprzedać zyskiem, także szczegółowo po prostu poprowadzę was przez tę inwestycję właśnie na spotkaniu w York. Którego dnia to jest dokładnie? To jest najbliższa niedziela, to jest już, ci mówię, 7 października. 7 października. Słuchajcie, jeśli jest ktoś, kto nas ogląda i jest z Asbiro z Yorku, a ewentualnie jest z Asbiro, bardzo bym prosił o umieszczenie linka, o wklejenie dokładnie tego eventu. Jeśli ktoś jest, to bardzo serdecznie dziękuję. Najwyżej później dodam tego linka również. Czyli mamy 7 października. Gdzie jeszcze ciebie zobaczymy? Potem również. Jestem również w Birmingham 13 października. Również z tym samym tematem, także osoby, które być może nie mogą dojechać do York, będzie kolejna szansa w Birmingham. Bądź potem. Będzie naprawdę świetna okazja. Są naprawdę super warsztaty organizowane przez Dawida Dowbusza. To jest u mnie w Manchesterze, zresztą pomagałam z organizacją tego eventu. Jest trzydniowe szkolenie z eksperci ze wszystkich dziedzin właśnie nieruchomości. Ze wszystkich branż i tam właśnie ja będę miała naprawdę duży, obszerny taki blok szkoleniowy w tematyce flipów, w tematyce remontów. Będę dostępna przez wszystkie 3 dni właśnie na konsultacje, na networking, gdzie myślę, że tutaj to właśnie też będzie miało największą wartość, możliwość spędzenia czasu, dopytania się, już nawet poza tym blokiem szkoleniowym. Także na to serdecznie zapraszam. To jest 26, 7, 8 października. Przepraszam, 6, 7, 8, 26, 27, 28. Piątek, sobota, niedziela. Także tam myślę, że będzie super okazja spotkać się z wami i z wszystkimi jednymi. Dokładnie. Ja tutaj bardzo serdecznie dziękuję Adrianowi za umieszczenie jednego z linków. Niestety widzę link, ale nie widzę dokładnie do kiedy to jest. Artur, 13 jest Birmingham.
13 października i to, co właśnie Adrian teraz napisał. Przede wszystkim to jest networking. Pamiętajcie o tym, że tam macie możliwość spotkania ludzi, którzy mają myślą tak samo jak wy, bądź możecie się nauczyć takiego myślenia, jeśli chcecie być tam, załóżmy, gdzie oni. Macie możliwość porozmawiania z prelegentami bezpośrednio, umówienie się na spotkanie jeden na jeden później, bo pamiętajcie, że też w momencie, kiedy jest jeden prelegent, czy nawet ich jest dwóch, was jest 30-35 osób, każdy chce tego prelegenta wziąć na chwilkę, to uwierzcie, nie jest możliwe, żeby wam szybko odpowiedzieć na pytania. To jest po to, żeby świetnie się zapoznać, chwilkę porozmawiać i umówić na następny dzień, na jeden, czy na następny najbliższy termin wymiana informacji pomiędzy wami. To jest bardzo, bardzo istotne, ponieważ to jest istota tego, oraz skupcie się na tym, aby móc porozmawiać z innymi osobami, bo być może także będą chciały, czy mogą wam podpowiedzieć coś ciekawego. Tutaj witam Gabrielę, dziękuję bardzo serdecznie też za kolejne linki. Dziękuję Artur. Artur Barszcz, oczywiście witamy Artura bardzo, bardzo serdecznie. Więc jest dużo, tak? Czyli osoby nie mają się co obawiać, bo powiem tak, że spotkałem się ostatnio, dzisiaj jestem akurat, mówię, w Rzeszowie, nie w Radomiu, w Rzeszowie, gdzie też mieliśmy networking, zostaliśmy z Wojtkiem zaproszeni przez dużą grupę networkingową, żebyśmy przyjechali, powiedzieli troszeczkę, jak my to robimy w Anglii i zaczęli współpracę. I między innymi tutaj właśnie rozmowa dzisiejsza z rana była, że jeżeli jest prelegent, bo myśmy dzisiaj z Wojtkiem mieli swoją taką niewielką prelekcję, to dostała jedna osoba i tak nie wiedziała, czy może z nami porozmawiać. Słuchajcie, nie bójcie się. To nie jest coś takiego, że Ola będąc prelegentem będzie już niedostępna, będzie stało trzech takich i nie wolno. Nie, to jest to, że po prostu macie możliwość właśnie podejść, macie możliwość porozmawiać, macie możliwość napisać do Oli. Ja jeszcze raz tutaj wkleję, Ola, twój fanpage. Dla osób, które nie mają tego fanpage'a, ja wklejam fanpage Oli, proszę bardzo, więc wklejam fanpage twojego Facebooka, żeby móc się po prostu skontaktować, jeżeli ktoś ma jakieś pytania. Dokładnie, już na jutro chciałbym zaprosić, tutaj Wojtek mi przypomina, jutro mamy Golonka Networking, ponieważ jutro idziemy na Golonkę i będzie przy Golonce będzie networking w Radomiu, więc serdecznie w Rzeszowie, Rany Boskie w Rzeszowie, przepraszam. Tak, jesteś zafiksowany na tym Radomiu. Tak, ja muszę pojechać do Radomia koniecznie. Więc wszyscy, którzy są z Rzeszowa i mają ochotę na Golonkę, jutro się spotkać na networkingu przy Golonce, serdecznie zapraszamy do centrum miasta. Ja również chciałbym skorzystać z okazji i umieścić informacje na temat bardzo istotny, a mianowicie konferencja Azbiro Investor, która będzie 15, 16, 17 lutego, więc ja już tutaj umieszczam. O, Dawid Dowór się pojawił, bardzo serdecznie witamy. Witamy Dawida. Więc konferencja, która się odbędzie w lutym, to już tutaj dokładnie. Więc dla wszystkich osób, które wpiszą w kodzie rabatowym hasło SNCans, mogą liczyć na bardzo miłą niespodziankę. To jest też pan duży, jak z Formuły 1, więc jest to niespodzianka i jest to prezent od firmy SNCans. Również chciałbym zaprosić na spotkanie, czyli mamy najbliższe spotkanie Azbiro w Yorku, później będziemy mieli spotkanie w Birmingham 13, na którym prawdopodobnie się pojawię, ponieważ jestem w UK. Następne spotkanie, na które chciałbym was wszystkich serdecznie zaprosić, gdzie będę wspólnie z Tomkiem Gronkiewiczem, jest to spotkanie do Bristolu dzień później. Więc spotkanie w Bristolu i później spotkanie 21 października, spotkanie wspólnie moje i Wojtka w Sheffield u Dawida. Więc słuchajcie, macie naprawdę niesamowitą możliwość, aby móc zobaczyć wiele ciekawych spotkań, wiele ciekawych osób poznać, porozmawiać. Więc nie bójcie się przede wszystkim kontaktować z Olą. Jest chętna do porozmawiania, jest chętna do tego, żeby wam pomóc. Jeżeli macie produkty inwestycyjne, właśnie, kogo szukasz?
Bo tutaj Tak. żeśmy. Tak. Okej, okay, fajne pytanie. Tak, no na pewno szukam osób do współpracy na flipy, czyli osób, które może mają jakieś fundusze, które w tej chwili leżą niewykorzystane, może zastanawiali się nad jakimiś inwestycjami pod najem, ale nie do końca, może chcą się związać z Anglią, bo wiedzą, że nie wiem, mają jakieś plany inne, chcą zjeżdżać do kraju za rok, za dwa, niekoniecznie chcą mieć tutaj nieruchomości i je tu zostawić. Ale mają jakieś fundusze do wykorzystania, no to ja jak najbardziej w takim przypadku proponuję flipy. Flipy są taką fajną strategią, ponieważ jest bardzo szybkie wejście i wyjście stosunkowo, jeśli chodzi o rynek nieruchomości. Tak, to jest transakcja powiedzmy 6 miesięcy do roku maksymalnie. Bardzo, bardzo jakby tutaj czysta strategia wyjścia, że ta nieruchomość jest sprzedana i wtedy z inwestorem jakby rozliczamy się z tej inwestycji. I inwestor może z tymi pieniędzmi potem już ponownie jakby zainwestować się w swoje jakieś inne plany, bardziej długoterminowe. Także tak, osoby... Tak. Okej, okay, czyli pamiętajcie, dla wszystkich osób, które chciałyby, czy mają wolne środki finansowe i chcą zrobić dobrej jakości flipa, Ola jest bardzo chętna, aby takiej osobie pomóc. Więc, tak. Więc to są osoby, chyba że znacie takie osoby, albo na przykład trzech czy czterech inwestorów wspólnie, jeżeli na początku nie macie takich możliwości finansowych. I to jest też między innymi dzięki spotkaniom na Asbiro, możecie poznać te osoby, bo jeżeli macie nagle włożyć do inwestycji, nie strzelam, 5 tysięcy czy 10 tysięcy funtów i ma być was kilku, to nie robimy tego z przypadkowymi osobami, o czym też trzeba pamiętać, żeby tego nie robić z osobami, które, a no w zasadzie wiesz co, no fajny jesteś, dobra, to zrobimy deal, każdy da po 10 tysięcy, więc no to jest wiadome. Oraz tutaj w przypadku flipa, to co powiedziałeś, ciekawą rzecz, jest ta inwestycja, ten zwrot z inwestycji, jest to zwrot, który daje więcej niż lokata jakakolwiek byśmy mieli w banku. Zdecydowanie. To jest porównanie. Dokładnie, to jest naprawdę świetna inwestycja. Ola, ja bardzo Tobie serdecznie dziękuję. Wiem, że jeszcze moglibyśmy rozmawiać, aczkolwiek wiem, że mamy jeszcze jednego live'a. Jeszcze będziemy tak, dokładnie, jeszcze będziemy na jednym live'ie. Ja słuchajcie, chciałbym Was również zaprosić już od razu dzisiaj na live w poniedziałek, więc w poniedziałek będę miał kolejnego live'a, ten live będzie z Dawidem, więc zapraszam już z mojego miejsca tutaj serdecznie na tego live'a. Zapraszam Was również na te wszystkie eventy, które będą niedługo organizowane. Dziękuję serdecznie za Waszą obecność. Olu, Tobie dziękuję za przekazanie tych wszystkich informacji. Dziękuję również. To jest temat super, rzeka. Super, myślę, super. Że nie pokryliśmy może wszystkiego, co planowaliśmy, bo podejrzewam, że gdybyśmy zrobili tygodniowy maraton mówienia o nieruchomościach, to i tak byśmy nie pokryli wszystkich tematów. Także... Dokładnie. Adrian już pisze, że te live'y są za krótkie. Adrian, te live'y wydają się takie krótkie, a on trwa już godzinę. Więc dokładnie, dlatego kończymy, ponieważ wiemy, że live'y, które są dłuższe niż godzinę, mało osób chce zacząć w ogóle oglądać live'a później, jeżeli on jest dłuższy niż godzinę. Więc słuchajcie, ja również bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję za dzisiejszą obecność i za Wasze reakcje. Przede wszystkim Olu, Tobie, no i gratulacje za to, co osiągnęłeś, dziękuję z mężem. Może następnego live'a zrobimy wspólnie z Tobą i z mężem, jeśli on miał ochotę. Może być bardzo niewielką barierą może być język. Mój mąż jest Czechem. Także jeżeli ktoś by się chciał przeszkolić wszystkiego, to nie problem. Pochodzie. No to nie będzie, dokładnie. Krecika wszyscy oglądali, więc nie będzie kłopotu, żeby nawiązać taką współpracę. Tak, słuchajcie, tak. Bardzo serdecznie raz jeszcze dziękujemy na pytania, które zostały zadane, a jeszcze nie odpowiedzieliśmy, postaram się porozmawiać z Olą, żeby odpowiedzieć. Bardzo bym prosił Ciebie o odpowiedzenie w komentarzach potem tym osobom, dobrze, bądź napisania i skontaktowanie się bezpośrednio. To będzie najlepsze, szybki telefon i pomoc tym osobom. Dobrze. Świetnie. Okej. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia, pozdrawiam.